Witajcie kochani. Dwie redakcje dzisiaj. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Ja też się tutaj ułożę, tak jak Jowita wspomniała, jak najbardziej. Dwie redakcje dzisiaj, ponieważ mamy do czynienia z niebywałym skandalem, kochani. Z niebywałym skandalem, to jest prawdziwy skandal. I ten skandal można by odmieniać przez wszystkie przypadki. Nie uwierzycie, dlatego zebraliśmy się tutaj w składzie dwóch redakcji. Dwóch antysystemowych, prowolnościowych, propolskich i propatriotycznych mediów. Czyli Rebel24 w osobie redaktor naczelnej Jowita Kowszyn-Sumara. Oraz redaktor naczelny Marek Majcher, portal czujny.pl. Oraz... mam Andrzej. Na imię Andrzej. Andrzej nacjonalista. Tak, tak, możecie go, ten, który również jest... redaktor portalu Rebel24. Więc kochani, zanim przejdziemy, a raczej już właściwie od razu przejdźmy do sedna sprawy tego skandalu. Jak wiecie, obie nasze redakcje śledzą sprawę ekspozycji flagi biało-czerwonej, której dopuścili się, a raczej wpadli z taką inicjatywą, weszli z taką inicjatywą patrioci, mieszkańcy Bielska Białej i Podbeskidzia w związku z aferą rabatkową, że ją tak nazwę, mianowicie posadzono w centrum Bielska Białej rabatki w barwach sąsiada i rabatki w barwach Polski. I by nie było nic w tym dziwnego ani zbożnego, gdyby nie fakt, że te rabatki oficjalnie przez miasto i przez pana prezydenta, rozumiem, zostało przekazane oficjalnie, że są to rabatki, które symbolizują barwy narodowe. Co za tym idzie, no skoro one symbolizują barwy narodowe, należało się przyjrzeć, czy we właściwej kolejności, ponieważ tutaj wszystko wówczas, jeżeli to są, ma symbolizować barwy narodowe, wszystko ma znaczenie. Mianowicie, kochani, rabatki żółto-niebieskie zostały posadzone, patrząc na nie, po lewej stronie, pierwsze, a po prawej, jedyne. Tak, jako pierwsze, znaczy na samym początku w ogóle były jako jedyne tam posadzone, dopiero po interwencji mieszkańców i patriotów z regionu, że to tak nie fajnie, że dobrze by było, żeby, skoro już tak, żeby jak już rabatki mają symbolizować jakieś barwy, to niech symbolizują barwy i sąsiada, i nasze barwy narodowe. Dosadzono rabatki biało-czerwone, które w pierwotnej wersji wyglądały na biało-zielone. Jak się zaczerwieniły, już bardziej przypominają biało-czerwone. No ale znowu mamy problem, mianowicie w roli gospodarza. Mianowicie zostały te rabatki posadzone tak, że osoby znające się na sprawie doskonale szybko wychwyciły to, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy barwy narodowe państwa obcego są w miejscu gospodarza i odwrotnie, barwy narodowe polskie są w miejscu gościa. Co za tym idzie, można by wysnuć wrażenie, wyciągnąć wniosek, że to gospodarzem jest państwo krainy U, a gościem jest polska flaga i Polacy. Na taki stan rzeczy nie zgodzili się Polacy, patrioci, mieszkańcy Bielska Białej i Podbeskidzia i już trzy razy doszło do ekspozycji w sposób dumny, w sposób godny, ekspozycji flagi biało-czerwonej, która zawisła na takich pałękach nad tymi rabatkami. Niektórzy chcieli to odebrać w tym reżimowe media lokalne, że to jest jakaś prowokacja przeciwko państwu krainy na U. Natomiast nic z tych rzeczy, myśmy dotarli oczywiście do źródła jako redakcja, nawet w ostatnim nocno-rannej naszej transmisji jasno zostało to powiedziane, o co chodzi. I za trzecim razem do trzech razy sztuka już nie było żadnych wątpliwości co do tego, jaka jest intencja ludzi eksponujących flagę biało-czerwoną. Intencja jest taka, żeby zaznaczyć, że Polacy są gospodarzem we własnym kraju, wbrew temu, co sugerowałoby zasadzenie w barwach różnych narodów rabatki. Tyle, kochani, wstępniaka. Macie oczywiście relacje z tych wydarzeń zarówno na fanpage'u Rebel24, powiązanego z redakcją Rebel24, jak i na fanpage'u Czujny i na fanpage'u Czujny24, które to fanpage'e są z kolei powiązane z redakcją Czujny.pl. A także na YouTubie, na moim kanale Andrzej Nacjonalista.
Więc kochani, co do istoty sprawy, wszelkie wątpliwości w tej materii nasze redakcje rozwiały i nasze redakcje nadały sprawę publicznie, co za tym idzie wszelacy śledczy, którzy badali sprawę, a dzwoniliśmy z interwencją dziennikarską do Straży Miejskiej, pełni ukontentowania wówczas, że faktycznie, ponieważ wiemy doskonale i wy wiecie, że były próby niektóre nieskuteczne dzięki tutaj interwencjom i niektóre skuteczne porwania polskiej flagi. No i Straż Miejska wtedy buńczucznie zapowiadała, że absolutnie tutaj nie ma zgody na to, żeby ktoś profanował flagę biało-czerwoną. I otóż, kochani, dochodzimy do sedna sprawy. Do sedna sprawy. Okazuje się być, że nasz kolega Andrzej, który jest dziennikarzem, który na wydarzenie został zaproszony, choć można było odnieść wrażenie, że jest współuczestnikiem, na spotkanie, ja i też, nie wiadomo, że będzie to wydarzenie. Ja też, że tak dobrze powiem, pełen ekscytacji uczestniczyłem w tym wydarzeniu, a z całą pewnością moja rola była jako dziennikarza, więc kochani... Nie ukrywam, iż ci patrioci z Bielska-Białej są od lat moimi przyjaciółmi, także... Nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to, że Straż Miejska, kochani, mówiła nam, że się zajmie tą sprawą, że że już uzbierali dowody i że sprawa została przekazana na policję, no więc w końcu dobijamy do brzegu, do sedna sprawy. Tak, przekazano na policję i co? I sprawa jest podniosła, chciałem powiedzieć, gówno. No właśnie. I co się stało, jak to przekazano na policję, co się stało? No wzięło i się zesrało. Przepraszam za nieparlamentarny język. Przeczytajmy. Przeczytaj. Wzywa się pana Andrzeja do osobistego stawiennictwa w dniu o godzinie na komisaria drugi Policji Bielsko-Biała jako podejrzanego, kochani, jako podejrzanego w sprawie o przestępstwo z artykułu 137 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli piękna, dumna, poprzedzona uroczystym wyeksponowaniem flagi, została przez policję sklasyfikowana, no, ta sytuacja jako sprofanowanie flagi państwowej. Ekspozycja przez patriotów. Tak szczytnym z celu, żeby pokazać, kto jest gospodarzem na ziemiach polskich, że Polacy są gospodarzami, a nie sąsiedzi, którzy może i mają trudną sytuację wewnętrzną, ale to Polacy są gospodarzami we własnym kraju. Ekspozycja była, widzieliście, filmowaliśmy to, wiele relacji w naszych redakcjach było, na dużych pałąkach ekspozycja była godna, dwa razy przynajmniej, co widziałem, ale... z przemarszem i to wedle milicji z Bielska Białej Komisariatu II zostaje w tej chwili już na mocy tego wezwania, któreśmy tutaj zostali zapoznani przez Andrzeja, jako sytuacja profanacji. Chciałbym właśnie, już oddaję głos, zastanawiam się, czy tego typu same sprawy są robione przeciw tym osobom, które dokonywały zrywania, bo póki co nie mamy takich informacji. Będziemy oczywiście dociekać do takich informacji, natomiast z całą pewnością mamy informację o tym, że póki co w sprawie zrywania wyeksponowanej flagi biało-czerwonej, to osoba eksponująca jest już osobą w statusie podejrzanego. Oczywiście to jeszcze nic nie rodzi, żadnych rzeczy. Między innymi tak, no już w tej chwili jesteśmy w konstans, w stanie ciągłym interwencji dziennikarskiej w tej sprawie, bo to jest niebywały skandal. Oczywiście czekamy na komentarze wasze, ale jak znamy naszych widzów, przypuszczam, że ta skandaliczna sytuacja budzi jednoznaczne emocje u nas wszystkich. Przerobiliśmy już z nimi wszystkiego, ale wszystko już my z nimi przerobili. Strzelanie, pałowanie nas, ruiną gospodarki, o czym cały czas podkreślamy. Natomiast teraz, kochani, zamachnęli się już na świętość, czyli na flagę biało-czerwoną. Ekspozycję nazywają profanacją. Przyznam szczerze, że ten, który to wysłał, może jeszcze pana nie będziemy dekonspirować. Jeszcze nie. Chociaż pana, nie odebrał pan dwa razy telefonu. Nie będziemy pana jeszcze dekonspirować. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że Andrzej jest redaktorem Rebel 24. Był w charakterze dziennikarza, prowadząc relacje.
a dostał zawiadomienie. I ważne jest, żeby podkreślić co do daty wysłania pisma i co do wezwania. Kochani, co czujni, bardziej widzowie, zapraszam na Czujny24. Kto z Was jeszcze nie zdążył polubić, zaobserwować, warto to zrobić, żebyśmy mieli cały czas ze sobą kontakt. Była właśnie interwencja dziennikarska naszej redakcji dokładnie w tej samej sprawie. Mianowicie wysłano wezwanie 30 maja, a wezwanie jest na 8 czerwca. Nie ma fizycznej możliwości, żeby to doszło o czasie. Jeszcze nie licem poleconym. Tak. I tak, tym razem wysłali, słuchajcie, zwykłym czymś, co no niestety często się gubi i nie da się ustalić, gdzie się to zgubiło, ponieważ nie jest to list polecony. Skandal goni skandal, więc pana jeszcze nie będziemy dekonspirować, ale ja od razu zapowiem panu, panie Jakubie, może tak pana zdekonspirujemy. Panie Jakubie P. I tutaj zastosuję właśnie tą formułę Jakuba P, ponieważ podejrzewam pana Jakuba P o to, że popełnił pan właśnie przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego przekroczenia swoich uprawnień. Ekspozycja nie jest profanacją. Ekspozycja jest wyrazem patriotyzmu, panie Jakubie P. I jeżeli pan będzie miał czelność postawić redaktorowi Andrzejowi zarzuty, z całą pewnością nasza redakcja zawiadomi organa, że pan popełnił przestępstwo. Także radzę się panu dobrze zastanowić, zanim pan splami polską flagę, ekspozycję polskiej flagi, tak hańbiącym zarzutem wobec patriotów i dziennikarza. Zacytujmy ten artykuł. Ja jeszcze tylko powiem, w tym artykule są dwa paragrafy. Pierwszy paragraf oznacza, że ktoś znieważył nasze polskie barwy, flagę, a paragraf drugi oznacza, że obcego kraju ktoś znieważył. I ja mam tutaj w wezwaniu paragraf pierwszy właśnie, iż ja podobno jako redaktor Rebel24 znieważyłem polską flagę. Prowadząc relacje, nagłaśniając bardzo ważne rzeczy dla interesu społecznego, inicjatywę mieszkańców, którzy są władzą zwierzchnią. Bo jeżeli przedstawiciel tej władzy zwierzchni zawodzi, no to władza zwierzchnia robi spontaniczne, różnorakie akcje. Zresztą Bielsko też jest znane z tego, że jest tam mnóstwo świadomych ludzi, którzy mają obowiązki polskie przede wszystkim. Ale zacytujmy artykuł 137 kodeksu karnego, paragraf pierwszy, o którym mówił Andrzej. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kto publicznie znieważył, zniszczył, uszkodził i tak dalej polską flagę. Ciekawe, czy panowie policjanci się zajmują i ścigają tych, których złapaliśmy. I znieważyli polską flagę. Na które są nagrania. Gdzie bardzo pilnowałeś. Słuchaliście na poprzedniej naszej relacji całe wydarzenie z chwili złapania. Które było jedno z wielu. Dokładnie, tak. Sytuacji. Funkcjonariusze z Bielska-Białej, mamy nadzieję, że pan Jakub P., w związku z faktem, że tu z całą pewnością, w mojej ocenie w 100% jestem pewien i przekonany, co do tego, że tutaj mamy do czynienia z przestępstwem, ale z przestępstwem urzędniczym przekroczenia uprawnień i nieuprawnionego w ogóle wysłania wezwania jakimś listem zwykłym. Jeszcze data wezwania nie daje właściwie się tutaj człowiekowi przygotować to, że akurat jesteś nadgorliwy, jak przychodzą do ciebie listy systemu. Ja nadgorliwy nie jestem. Zawsze odbieram listy polecone w 14 dniu. I było ale to nie był polecany. Tak, i było to przedmiotem interwencji dziennikarskiej. Ale pamiętacie? Nie było polecony. Tłumaczyłem panu, że jak wysyła listem poleconym, musi wziąć pod uwagę, że zanim to on dojdzie, to minie z 2, 3, nawet 4 dni. Później 2 tygodnie on może leżeć na poczcie jako nieodebrana przesyłka, a później wartałoby jeszcze zostawić kilka dni wezwanemu, żeby jakoś przestawił swoje życie, bo znowu system go się w jakiś sposób czepia. Tutaj mamy sytuację zwykłego listu wysłanego tak, że właściwie gdyby nie twoja nadgorliwość, pewnie normalnie byś go odebrał dużo, dużo później już po terminie. I jeszcze w sprawie, w której mamy do czynienia ewidentnie z próbą fałszywego postawienia w stan oskarżenia dziennikarza Andrzeja, a przez takie działanie mamy do czynienia z całą pewnością w mojej ocenie dziennikarskiej z przestępstwem z artykułu 231 paragraf 1 przekroczenia uprawnień przez pana Jakuba P. w związku z próbą postawienia zarzutu
wobec sytuacji, która jest jednoznaczna. Ale... Ekspozycja nie jest profanacją. Ale to jest bardzo proste. My również relacjonowaliśmy różnego rodzaju wydarzenia i to również akcje mieszkańców Bielska-Białej relacjonowaliśmy ja. Również tak samo ty, jakoś nie dostaliśmy wezwania. Dlaczego akurat padło na Andrzeja? Bo to jest kolejna twarz mówiąca prawdę. Niech fal dnia przed zachodem słońca powiedziałem, że moje listy polecone nie tyle, znaczy też po części z wielu obowiązków, które wiadomo i system na mnie nakłada, ale też i z, właśnie z tego, że wcale mi się nie śpieszy obsługiwać ten system w związku z tymi wszystkimi rzeczami, które mnie wikła, ponieważ ostatnie wszystkie wezwania to jest seria. To jest już festiwal przestępstw z artykułu 231 na dokładnie tej samej zasadzie, na jakiej zasadzie próbuje się postawić zarzuty redaktorowi Andrzejowi. Natomiast no, sytuacja jest rozwojowa, niewykluczone Jowita, że my również takie wezwanie dostaniemy. Bardzo proszę, no przecież. Z całą pewnością, jeżeliście do nas takiego wezwania nie wysłali, inaczej, jeżeliście jeszcze na nas tego przestępstwa nie popełnili, z całą pewnością sytuacja jest tak skandaliczna i tak bulwersująca, że jestem w stanie jeszcze bardziej zadłużyć redakcję, ale z całą pewnością stan interwencji dziennikarskiej będzie trwał tutaj tak długo, póki... I żeby tylko była interwencja dziennikarska, bo społeczeństwo też na to patrzy, to jest raz, a dwa, oprócz społeczeństwa jeszcze są wszelakie różnorakie zgodne z prawem interwencje, które możemy powziąć. Tak więc... W tej sprawie. Z całą pewnością niech już rzecznik prasowy się szykuje. Ale czas pokazuje, kto ma w interesach Polskę, kto ma w interesach wartości naszego kraju, w czym jest interesie po prostu działalność na rzecz Polski, a w czym interesie jest po prostu tępienie osób, które mają obowiązki polskie. I dziennikarzy, wolne media, które nagłaśniają najważniejsze rzeczy dla interesu społecznego, jest wydarzenie mieszkańców. To jest wydarzenie, które organizują mieszkańcy, spontaniczne, a dziennikarz jest do tego, żeby to relacjonować, a tymczasem jest wzywany na komisariat. No zresztą to nie jest nic dziwnego, że akurat dwie nasze te redakcje się tym zainteresowały, bo nasze redakcje zainteresowały się od strony ma zaufanie. Tak, interesów polskich. Są jakieś szmatławe lokalne media, które od razu wydały wyrok, tak, że to jest jakiś pseudopatriotyczny, co oni to tam napisali, a nawet nie chcę ich specjalnie reklamować. Nie będziemy ich reklamować. Natomiast to jest dopiero... Słuchajcie, istnieje coś takiego jak Rada Etyki Mediów, może powinniśmy ale też to, naszej... Ale to jakie jest umocowane? Jest nie ten. Wiem, ale po prostu no, to jest coś skandalicznego, że jakiś gryzi piórek, który nawet nie się skontaktował ktoś do was z tego portalu, w sensie do społeczności lokalnej, bo jesteś Andrzej najbliżej, no więc się nie skontaktował, za to on już wie, on już postawił tezę, oczernił społeczność lokalną i wydał wyrok, że to jest prowokacja przeciwko Ukraińcom. No więc na to była odpowiedź bardzo prosta. Naruszył dobra osobiste ludzi oraz oczywiście ordynarnie skłamał, wprowadził opinię publiczną w błąd i kto wie, czy nawet ten Jakub P., podejrzany o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 na redaktorze Andrzeju, przekroczenia uprawnień, to możliwe, że i nawet ten pan milicjant, możliwe, że miał dostęp tylko do tych mediów i możliwe, że zanim pomyślał, co wiemy, że ostatnio w tej formacji nie jest mocną stroną, to mógł się być zwiedziony takim właśnie artykułem szkalującym i może stąd ta pomyłka właśnie. Cały czas i między innymi po to nadajemy ten materiał, mając stuprocentową pewność, że jesteśmy oglądani tam, gdzie ta skandaliczna sytuacja się odbywa. I mam nadzieję, że właśnie wszystko zostanie skwitowane, że to była po prostu pomyłka, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby policja do tego stopnia była już zdegenerowana, żeby się zamachnęła na patriotów za ekspozycję flagi biało-czerwonej. Zresztą mamy tyle materiałów, tyle dowodów na swoją niewinność. Mało tego, mamy wszystkie nagrania, wideo łącznie z wizerunkami, których nie upubliczniliśmy, wszystkich sprawców trzech akcji. No i z chęcią mogą cię wezwać na świadka. No więc sytuacja, kochani, skandaliczna. No strzelacie sobie panowie w kolano po prostu. Sytuacja skandaliczna. To jest sytuacja, w której
ludzie akurat znamy się. W Bielsku nawet na manifestacjach nie za bardzo rozgłośnionych w walce o wolność, w walce z pandemicznymi absurdami, byłem zaskoczony, jak w Bielsku Białej, pamiętacie, też taki byłem poturbowany po wstrząsie mózgu, w tym też zostałem tak ciepło przyjęty, że aż mi się świeczki w oczach zrobiły ze wzruszenia, a witało mnie prawie 1000 osób, tam szacunki 600-700 osób było w samym Bielsku Białej na manifestacji, gdzie przecież to była manifestacja jedna z wielu. Ludzie mogli się z regionu pojechać gdzieś tam na Śląsk, gdzieś dalej, przyjechali do Bielska Białej. Ludzie wam tego nie wybaczą. Ludzie będą was wskazywać palcem, dlatego panie Jakubie P, wciąż mówię panu, że pan jest P, a nie, że pan ma nazwisko, co do którego też bym mógł jakąś dygresję zrobić. Panie duchowny. No cóż, tak, to sytuacja skandaliczna. Myślę, Andrzej, że to jest też czas, w którym możesz coś od siebie powiedzieć. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że materiał, który teraz nagrywamy, będzie dołączony do akt sprawy. Będzie dołączony do akt sprawy. Więc śmiało można powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji tworzenia materiałów dowodowych w tej sprawie. Więc jeżeli chcesz coś dorzucić do materiału dowodowego w tej sprawie, to... W jakikolwiek sposób wypełniłeś znamiona tego artykułu. No właśnie. No co mogę dodać? No że no, przede wszystkim mamy tyle dowodów na swoją niewinność, na niewinność tych ludzi, którzy eksponowali tą flagę. Się mnie aż gryzie w uszy, jak ja słyszę, że mówisz o niewinności w sytuacji właśnie. Ekspozycji. Ja rozumiem, gdybym był jako świadek, ponieważ na przykład podczas ostatniej akcji, tej trzeciej, byłem 3 razy jako jedyny spisywany, chociaż później też tam grupka była spisywana od czuwających po prostu przy fladze. Więc zrozumiałbym podkreślone na przykład świadek, jako świadek wezwany, a nie, że podejrzany. Przyznam szczerze, wam powiem, że ja się spodziewałem, że coś będą kombinować. Pamiętasz, jak już dzwoniłem do Straży Miejskiej? Już mamy mówię, nagranie z rozmowy. Ale mówię, czy aby przypadkiem by tam jakiegoś podstępnego numeru tutaj nie chcecie zrobić. Nie będziecie ścigać tych, których nie powinniście. Tak, nie? Ścigać tych, co nie powinniście. No więc, ale szczerze powiedziawszy, myślałem, bo oni taki fortel zazwyczaj, słuchajcie, robią, że wzywają jako świadek w sprawie, zeznaję, że jako świadek, ba, to jest jeszcze też taki wytryk, ponieważ jako podejrzany, a później oskarżony, to masz prawo nawet kłamać wedle kodeksu karnego, masz prawo się bronić, nawet kłamiąc, ponieważ no, masz prawo. No trudno, a jako akurat świadek, nie kłamie, więc... A jako świadek, słuchaj, wedle reżimowego prawa masz obowiązek mówienia prawdy, co za tym idzie, myślałem, że na przykład wezwą kogoś, rozpoznają, wezwą, że tak powiem, wręcz nawet będą w charakterze świadka wymuszali, żeby, nie wiem, podać innych uczestników. Na pewno miałbyś ich zgodę, więc by tu na pewno nie było żadnej sytuacji takiej honorowo dwuznacznej. No oczywiście. Ale wezwaliby ich jako świadków, ustaliliby całość i wtedy czary mary, świadek robi się oskarżonym. A tutaj już idą, słuchajcie, z grubej rury od razu, na sam dzień dobry. Od razu mówią, że można powiedzieć, od razu wzięli i napisali, że... podejrzany, no. Że policja, no niestety, ale ma tutaj się pokazała jako milicja z najgorszych czasów, choć przyznam szczerze, coraz bardziej się przekonuje, że ta nowa komuna jest chyba już coraz bardziej, jest gorsza od tej pierwszej komuny. Pomału się zaczynam do tego przekonywać, choć zawsze tego typu postawę krytykowałem. Natomiast no niestety, to jest skandal. To jest skandal. Skandal na maksa. Na całą Polskę. No. Czy pani redaktor jeszcze 2-3 słowa a propos tego skandalu? A propos tego skandalu? No, czekam na rozwój sytuacji. Mam nadzieję, że te podejrzenia zostaną rozwiane, ponieważ no, materiały dowodowe to potwierdzają. Zresztą o czym tutaj mówimy, są jeszcze zasady i wartości, prawda? No i również prawo przede wszystkim, które nie zostało przez ciebie złamane. Oczywiście. Tak więc jak najbardziej my tutaj będziemy przychodzić do interwencji dziennikarskiej, będziemy myśleć jeszcze takie interwencje. Jesteśmy w trakcie, Jowita. Ale ja będziemy tutaj... przychodzić w momencie, kiedy będzie się działa krzywda. Nieuzasadniona krzywda. Ja uważam, że tą interwencję dziennikarską, którą zapoczątkowaliśmy pierwszymi telefonami do służb w tej sprawie, że ta interwencja dziennikarska już trwa i trwa mać.
trwać ma będzie tak długo, aż faktycznie efekt tej ekspozycji zostanie spełniony. Dokładnie. Czyli jednoznaczne podkreślenie, że nawet jeżeli jakieś władze mają chęć, żeby goście, którzy przyjeżdżają do nas chroniąc się przed operacją wojskową, choć jak wiemy, nie na całej części tego państwa się toczą operacje wojskowe, właściwie w większości się nie toczą i życie tam się toczy normalnie, ale załóżmy, że ktoś chce w jakiś sposób, żeby ci przybysze, czy słusznie, czy ten, żeby się czuli jakoś docenieni, że ich barwy narodowe też są jakoś wyeksponowane. Powiedzmy, że jest to sprawa dyskusyjna, ale okej, no jest to takie prawo władzy miasta. O czym my mówimy? Ale gospodarzami w Polsce są Polacy, więc jeżeli się symbolizyczne rabatki sadzi, to niech się je sadzi zgodnie z protokołem flagowym. Dokładnie. I tak długo będziemy interweniować w tej sprawie. Trzeba będzie interweniować u rzecznika i tutaj jeszcze na policji. Jest jeden temat, będziemy. Gdzie prezydent miasta nie odpisał pewnej organizacji na zadane pytania odnośnie obcych barw w mieście i teraz otrzymał przedsądowne wezwanie, o czym napiszemy artykuł. Mam nadzieję, że do jutra rana się wyrobię, albo dziś jeszcze późnym wieczorem, w sumie za niedługo, albo jutro rano ten artykuł powstanie i wam puszczę, ponieważ mam całą dokumentację na ten temat, gdzie prezydent Bielska-Białej dostał przedsądowne wezwanie już do... ponieważ odpowiedź była... zbywająca, tak? Nie była wyczerpująca, tak więc zanim sprawa będzie miała swoje ujście w sądzie, no to postanowiła ta organizacja wysłać jeszcze raz przysądowe wezwanie do odpowiedzi, które było zdawkowe, bardzo zdawkowe były te odpowiedzi. Tak więc to też udostępnimy te dokumentacje i co dalej w tej sprawie się dzieje, ponieważ to nie są jedyne akcje na miejscu dotyczące obcych barw. No więc właśnie z tymi ekspozycjami obcych barw jest ogólny problem, dlatego tym bardziej, tym większa wartość akcji społeczności wolnych ludzi z Bielska-Białej, ponieważ siłą rzeczy i ta ekspozycja, i ta walka o te flagi, i te nasze relacje, myślę, że docierają do wielu zakątków w kraju, ba, mamy informacje od ludzi, że po takim, można powiedzieć, emocjonalnym, euforycznym stanie wiele miejscowości, wiele miast w całej Polsce pozostawiło nawet na urzędach polskie flagi, a obce flagi już poznikały. Akcja, którą też żeśmy promowali na Czujnym, Rebel też zdaje się, że tą akcję promował, mianowicie, że po 2 maja, czyli święcie flagi biało-czerwonej, jak jeżdżę po całej Polsce, bardzo dużo z was wywiesiło flagę i co na cały czas tkwi, czy to na domach, czy to na balkonach, kochani, róbmy to jak najbardziej. I z całą pewnością no, ta napięta sytuacja, ten skandal w Bielsku-Białej w postaci tego, czegośmy się dowiedzieli, że po prostu nie patrząc na kilometry też zjechaliśmy się w jedno miejsce, żeby was o tym poinformować. No to jest skandal, kochani, to są jaja, a sytuacja jest napięta jak baranie jaja, więc my w takim układzie będziemy się tym jajcom przyglądać, mówiąc kolokwialnie, choć sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Bądźmy czujni. Bądźmy gotowi i zjednoczeni. Zjednoczeni naprawdę jesteśmy silniejsi. Kochani, rzeczywistość przysparza nam takich oto sytuacji, w której my Polacy, gospodarze we własnym kraju, musimy użerać się z systemem, użerać się z milicją o to, że chcą zrobić przestępców z osób, które w sposób godny eksponowały flagę, a jeszcze upatrzyli sobie osobę, która tam występowała w roli redaktora. Więc sobie, panie Jakubie P., proszę jeszcze przed spotkaniami różnorakimi, które pan tutaj wzywa jakimiś zwykłymi listami, proszę sobie przeczytać prawo prasowe. To jest bardzo ciekawa lektura, zresztą każdy funkcjonariusz noszący mundur policjanta powinien przeczytać prawo prasowe. Myślę, żeby wówczas nie dochodziło do wielu kompromitujących policjantów sytuacji, które rejestrujemy dla was. Dokładnie. Jajca na maksa, które trzeba wykastrować. Bądźmy czujni. Bądźmy zjednoczeni. I bądźmy gotowi. Ja zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Do zobaczenia, kochani, w obronie flagi biało-czerwonej. Redaktorzy, redaktor Jowita Kowszyn-Sumara. Redaktor Marek Marecki-Czujny.
Marecki to była ksywa, Marek Majcher. I mam na imię Andrzej Redaktor. Kto ma wiedzieć, ten wie. Trzymajcie się, kochani. Trzymamy rękę na pulsie, a wy też trzymajcie rękę na pulsie. Porozrzucajcie, czy to z Rebela, czy to z Czujnego, ten materiał tak, po całej sieci. Tak? Udostępniamy to wszędzie. Ja tu jeszcze mała kryptoreklama. Czujny 24. Bardzo proszę o polubienia obserwacje. I obserwacje, żebyśmy mieli kanał alternatywny do kontaktu ze sobą. Do zobaczenia, kochani. Czołem. Pozdrawiamy. Czołem. Do zobaczenia.